Witajcie, Joanna Hoj z tej strony z kanału Okiem Matki i Słowianki. Stwierdziłam, że zrobię jeszcze jeden film na temat rzeźbiarza, artysty polskiego, który mieszkał w dłuższą część życia w Stanach, czyli o Stanisławie Szukalskim. Właściwie tych materiałów jest już, zaczyna być teraz bardzo dużo, tylko że widzę, że równie dużo w internecie jest takich niejasności. Pewnie także dlatego, że powstał film zrobiony przez Amerykanów, zrobiony przez Leonardo DiCaprio, jego ojca do spółki, kilku innych Amerykanów, którzy pomagali w dużej mierze Szukalskiemu pod koniec życia, którzy go odkryli, bo on się w pewnym momencie przecież zamknął tam ze sklepie w swoim świadku. W każdym razie to jest tak, że ten film powstał jednak, to jest ich punkt widzenia. I właściwie stwierdziłam, że była taka dyskusja duża na blogu pana Bialczyńskiego, Czesława, czyli bialczyński.pl, ale myślę, że tak, wiele osób, młodych pewnie, wie to, co mówi Wyborcza, wie to, co powiedział Netflix, bo Netflix ten film pod tytułem Struggle, czyli ten film o jakby biografia Szukalskiego, wiele osób będzie przez ten pryzmat patrzeć, więc stwierdziłam, że zrobię taki film, który będzie cytował trochę tą dyskusję, a na pewno będą linki pod spodem i odnosić będziecie mogli do tej dyskusji na temat Szukalskiego w blogu pana Bialczyńskiego. I myślę, że to będzie taka równowaga, ponieważ w tej chwili jest dużo niejasności. Niektórzy w ogóle nawet nie wiedzą, co to był za artysta. Jedni wiedzą, że to był rzeźbiarz, inni uważają, że on w ogóle był nieznany. Inni wiedzą jeszcze coś o tym, że tworzył język jakiś. No więc ja w tej chwili powiem dosłownie kilka punktów takich ważnych z Szukalskim, natomiast linki pod spodem, bo myślę, że zresztą jeżeli chcecie dowiedzieć się jakby spójnie prawdy, to zajrzyjcie do wszystkich tych linków pod spodem w opisie mojego filmu. Teraz tak, no więc Stanisław Szukalski to był Polak jak najbardziej. Przedwojenny Polak, artysta, bardzo niekonwencjonalny, bardzo idący silnie pod prąd, człowiek z silnym charakterem, być może megalomaniak, być może wielu artystów jest taką osobowością i właściwie to daje im tą siłę przebicia i siłę trzymania się własnej wizji i słuchania się tylko własnego serca. To jest człowiek, który trochę był w Polsce, potem emigrował, była przecież wojna. Po wojnie w takim odruchu jakby, czy właściwie ja nie będę wam dokładnie opowiadać, bo tutaj jest jakby, która wojna, nie? Pierwsza wojna i druga wojna, więc on jakby w okresie międzywojnia próbował wrócić, ale się nie dogadał z Polakami, miał zupełnie inną wizję sztuki niż mieli ją ci z artyści w Polsce, ale założył pewne stowarzyszenie, pewną grupę artystyczną, miał wokół siebie ludzi, ale też wielu ludzi zrażał, bo był specyficzny. To była po prostu wielka osobowość, to był geniusz i tak to trzeba widzieć, trzeba na niego patrzeć jak na wielkiego człowieka, tak samo jak patrzymy na Mickiewicza i na Słowackiego. I nie należy go jakoś wybielać, bo to w ogóle wtedy się robi takie płaskie i jednostronne. Nie, to była jakby w pełnym tego słowa znaczeniu silna i bogata osobowość. I teraz jeszcze tak, osobowość. I ta osobowość stworzyła ogromne dzieło wielowymiarowe i ogromne życie, bardzo warte poznania. Tak naprawdę właściwie o nim w Polsce nic nie wiadomo, bo ta wiedza, zwłaszcza w czasie komunizmu, została wytrzebiona, nic się nie publikowało, to było takie totalne odcięcie się od tego, co ewentualnie Szukalski stworzył tutaj w Polsce wcześniej. Właściwie trudno się w ogóle czegokolwiek dowiedzieć i trzeba oddać sprawiedliwość Amerykanom, że oni pokazali go jakby na nowo światu. Tam sobie znalazł przyjaciół, tam próbował wykładać, tam próbował pracować w Hollywood i tak dalej. Ale to jest jakby perypetia jego życiorysu. Natomiast
robił różne rzeczy, Szukalski, w czasie swojego życia. Wiele rzeczy robił, ale ponieważ nie był konwencjonalny, nigdy nie chciał się dostosować do głównego nurtu, to ciężko było mu pracować, a bycie rzeźbiarzem też nie jest łatwe, bo to jest kwestia wydatków. Jeżeli się nie ma kasy, to po prostu się nie jest w stanie tego robić. I taka jest rzeczywistość wielu ludzi. Ja tutaj w tych komentarzach pod u pana Białczyńskiego mówiłam o tym, że Norwid miał tak samo, Mickiewicz miał tak samo. Jeżeli byli w stanie utrzymać się ze swojego nauczania, albo mieli jakichś protektorów, albo tak, to żyli. Jeżeli nie, to nie. W sensie, jeżeli nie, to po prostu umierali w biedzie i samotności. Taka prawda. Jeszcze zależy, na jakie czasy trafili. Ale właściwie każde czasy są trudne dla ludzi genialnych, innych, ludzi patrzących w przyszłość. No dobra. Szukalski w każdym razie zmarł na obczyźnie i Amerykanie pokazali swoją stronę medalu, jakby swoją wizję, a ponieważ dotknęli, jakby zamiast tak naprawdę pokazać artystę i to byłoby uczciwe i okej, bo oni właściwie tylko tyle wiedzieli, to oni dotknęli się troszeczkę biografii, której w ogóle nie zrozumieli. Jak Amerykanie w ogóle mogą zrozumieć historię Polski? Od czapy niemożliwe, nie mówiąc o tym, już o dotykamy tutaj problemu Żydów, którzy... prawda? Nos wysoko w górę, bo ci Żydzi amerykańscy są Żydzi sefardyjscy, jakby bracia, nie? Że z tymi aszkenazyjskimi, no i co z tego? Ale jeden patrzy z góry na drugiego i tutaj się, i zaczęło się w to wchodzić polityczna poprawność, polityka i w ogóle. Więc troszeczkę film jest jednocześnie bardzo dobry i genialny, a z drugiej strony jest do dupy, bo wykrzywia w dużej mierze rzeczywistość i chyba nie robi to dobrze jakby samym Amerykanom. No ale dobra. Czy ja w ogóle powiedziałam o Szukalskim? To był rzeźbiarz, to był artysta, on właściwie wszystko potrafił. Rysował, no bo każdy rzeźbiarz musi umieć rysować, jeden artysta. Rysunek, malarstwo, aczkolwiek on uprawiał głównie rysunek i rzeźbę. Ale to jakby w to wchodziło też jakby taki design, można powiedzieć. To był taki rysunek, taki można powiedzieć, wchodziło to w stronę komiksową. Zresztą właśnie. Szukalski był wielki, bo on potrafił inspirować wielu ludzi. Amerykanie, no nie wiem, na przykład Gwiezdne Wojny, te stroje i tak dalej, to było inspirowane genialnymi rysunkami i rzeźbami Szukalskiego. Zresztą trzeba też powiedzieć, że to, co w ogóle jest, skąd mamy, o tym wiemy, po prostu są nieliczne zdjęcia, ale tak nieliczne, bo większość to zginęło po prostu w II wojnie światowej, bo to zostało tutaj i to po prostu zostało zniszczone w Polsce. I ileś tam zdjęć jest, ale niewiele. A część tych wszystkich jakby zdjęć, tego wszystkiego, to jest taka, to jest w rękach amerykańskich. Jak oni będą chcieli to pokazać, to pokażą, jak nie, to nie. W filmie jest pokazana jakaś tam część. W Polsce była jakaś tam wystawa w pewnym momencie, po wojnie bodaj, nie wiem dokładnie nawet kiedy, w filmie to jest powiedziane i są katalogi. A to wszystko, to co ja też mówiłam, jest totalnie niedostępne. W internecie też możecie gdzieś tam poszukać jakichś tam obrazków jego dzieł, żeby pokazać po prostu, jakie to jest genialne i w ogóle od czapy. To w ogóle jest coś jakby facet... no, miał wizję jakby pełną wszystkiego. Ale pod koniec życia on nie miał środków, on nie miał jak to jakby w ogóle twoje sztuki tworzyć. Poza tym po śmierci jego drugiej żony to w ogóle się złamał, można powiedzieć, i odciął od ludzi. Zresztą przecież jak? Czy ktoś go mógł zrozumieć w pełni? I w pewnym momencie też zaczął tworzyć takie kulnastostomowe dzieło, które nie zostało wydane. On po prostu sam to własnym sumptem sobie pisał i wydawał. Tworzył swój własny język, specyficznie się zawsze podpisywał. I to dzieło to było dzieło na temat rzeczywistego pochodzenia języka polskiego. Mowa macierzy, tak? Mowa matki, macierzyńska mowa, matczyna mowa, macimowa, tak to nazwał. I to wszystko udowadnia. Tam są elementy jakby Wyspy Wielkanocnej, jakby skąd pochodzi, w ogóle pochodzą ludzie, jest ten motyw Yeti syna,
I to wszystko jest jakby pewna, dosyć spójna koncepcja, ale jak ona dokładnie wygląda, to my nie wiemy, bo to wszystko jest w rękach Amerykanów i nikt tego tak naprawdę nie ujawnił. O tym się wspomina, ale żeby ktoś się tym zajął, to powinien się Polak zająć. No ale żeby Polak się zajął, to musi mieć do tego dostęp, bo to jest w rękach człowieka, który jest bardzo jakby... bardzo był związany z Szukalskim, to był takiego bardzo młody przyjaciel, taki Szukalski to był dla niego taki mentor, można powiedzieć. No dobra, wszystko okej, okay. Tylko że co z tego, że on to wszystko ma, kiedy on, ja bym powiedziała, że on nie jest właściwą osobą, żeby to przekazała światu i żeby mogła to w ogóle zrozumieć, mimo że ma tam, nagrał Szukalskiego, Szukalski opowiada o tym wszystkim, jest ileś tam godzin tych nagrań i tak dalej. Jeżeli będzie miał dobre chęci, to znajdzie jakiegoś Polaka, który będzie w stanie to zrozumieć, żeby to przynajmniej wydać jakby kwintesencję, o co chodzi. W internecie możecie znaleźć trochę więcej o tej Macimowie, o tym języku. Trochę się pokazało. Wydaje mi się, że pan Czesław Michałowski ma chyba to u siebie, taki tekst, audiobook nagrany. No dobra, ale przede wszystkim to wejdźcie sobie na Netflix, nawet jeżeli nie macie konta, możecie za miesiąc bezpłatnie oglądać i wtedy możecie sobie bezpłatnie nawet się zalogować i obejrzeć sobie ten film, to się nazywa Struggle, czyli zmaganie, walka, można powiedzieć, tak to nazwano. Czyli film o Szukalskim. Jak wrzucicie Szukalski, to też wam to wrzuci. A teraz będzie moja recenzja tego filmu. No i może potem dodam jeszcze kilka komentarzy dyskusji, a w opisie macie więcej. Obejrzałam film. Tak, to jest spojrzenie amerykańskie. Pokazali artystę, zlekceważyli zelmatyzm, czyli tą filozofię. Zelmatyzm nawiązuje do sarmatyzmu. To jest ta zelmatyzm i macimowa, to są terminy Szukalskiego, takie neologizmy. To ukazuje jego koncepcję filozoficzną na temat słowiańskiej Polski. Zlekceważyli zelmatyzm, w ogóle nie pokazując właściwie dokładnie, na czym polegała idea. Ja myślałam, że ja się tego dowiem dokładnie. Dowiedziałam się tyle samo, co widziałam wcześniej. Jak człowiek się nie skupi, to nie zrozumie w ogóle, po co oni prochy Szukalskiego na końcu filmu rozsypują na tej wyspie wielkanocnej. Taka była wola Szukalskiego, ale czemu? Zbyt dużo jest tam między wierszami. Prasłowiańszczyzny moim zdaniem nie ma wcale. Jest inspiracja folklorem świata. Mam nadzieję, że mnie słychać. To tak, jakby Francuzi zrobili film o Norwidzie, gdyby poznał tam takich, którzy by go pokochali i inspirowali, zamiast pozwolić mu umrzeć w przytułku. Myślę, że nic by z niego nie zrozumieli prawie. I w ogóle uważam radykalnie, że Słowianie, Polacy szczególnie, mogą być tylko tymi, którzy inspirują innych na obczyźnie i niewiele od nich dostając, od obcych. A jeśli już, to zwykle na poziomie ludzkim, bo inspiracji rzeczywistej zero, tworząc głównie na bazie idei ducha słowiańskiego i traumy tęsknoty. Obcy zaś, rozumiejąc twórczości Polaków, Słowian, tylko niewielki wycinek, tylko to, co na powierzchni. I druga sprawa, dokładnie, Ameryka to może sobie analizować i zastanawiać się nad swoim stosunkiem do Murzynów, do czarnych. A o Żydach to się w ogóle nie powinna wypowiadać i fragmenty z filmu o prawicowych, o prawicowcach, tam są takie fragmenty, bo zrozumiecie dokładnie moją recenzję jednak, jak pójdziecie i obejrzycie ten film. Fragmenty o prawicowcach wykorzystujących ideę Szukalskiego są nie a propos, nieodpowiednie w ogóle. Co to miało w ogóle pokazać i udowodnić? Polska, ponieważ ma długie setki lat zamieszkiwania wspólnie z Żydami, może i ma prawo coś o tym powiedzieć. Bo tylko u nas de facto byli Żydzie długo, jako mieszkańcy i obywatele, u nas dostali prawdziwie dobre warunki i wolność. To i kłócić się z nimi i o nich mówić, my mamy prawo. I im właściwie innym to wara od tematu. Tak uważam.
W Polsce w specyficznym kontekście wiele osób było antyżydowsko nastawionych i uważało, że Żydzi odbierają pracę i tak dalej. Ciągle tak jest, bo tamte rodziny, jak ta Zygmunta Krasińskiego, o czym niżej, mogły mieć traumę albo jakąś karmę rodu związaną z Żydami. Kłótnie na ten temat były na forum i prywatnie od wieków, zwłaszcza między ludźmi z inteligencji, ale nie tylko. I zobaczcie, Mickiewicz, to będzie cytat, Mickiewicz dał się przekonać Towiańskiemu do tego stopnia, że sposób przedstawienia Żydów przez Krasińskiego, Zygmunta, w Nieboskiej Komedii nazwał w wykładzie w Collège de France zbrodnią antynarodową. Jego zdaniem do narodu polskiego zaliczali się również Żydzi. Krasiński też tak uważał, tylko jakby chodzi o ta zbrodnia narodowa. Podobnie jak jego mistrz religijny, czyli ten Towiański, nie wymagał, aby przedtem Żydzi przyjęli chrzest. Widział wśród narodu polskiego miejsce dla Żydów, którzy tak jak Jankiel zachowali własną tożsamość. I to nie jest mój cytat, to jest cytat, który jest jakby z takiej strony i ja bym tu powiedziała, że to nie jest takie dokładne, bo ja uważam, że i Krasiński, i Słowacki, i Mickiewicz wiedzieli, że Żydzi to są tak naprawdę Polacy, to nie jest żaden inny naród w narodzie naszym. Nie, to jest po prostu grupa wyznaniowa. Natomiast jakby Mickiewicz, a może dlatego, że faktycznie, tak jak się mówi, gdzieś tam miał kogoś w rodzie, Mickiewicz jakby nie miał czegoś tam w karmie rodu, nie miał nic do końca jakby jakichś utarczek z Żydami, a Krasiński mógł mieć. I tyle w temacie. Krasińskiego rodzina była ewidentnie antysemicka, bo chyba miała podstawy ku temu, zaszłości rodzinne i często tak było w owych rodzinach, które miały ku temu powody. Zauważmy jednak, że u nas Słowian przecież nie dochodziło nigdy do myślenia o zagładzie Żydów, niezależnie od tego, jaką propagandę gdzie ktoś uprawia. I jeszcze zdajmy sobie sprawę, że jest kwestia jakby, jeżeli to jest kwestia jednostek, charakteru danych ludzi, tych ludzi, którzy, nie wiem, kradną jakiś tam z grobów żydowskich potem czy cokolwiek, to okej, ale nie było takiego myślenia, wiecie, jakby narodowego, antyżydowskiego. Nie było. Nie dochodziło nigdy do myślenia o zagładzie Żydów, jak u Niemców, czy w ogóle zagładzie jakiejkolwiek nacji. Sądzę, że nawet jeśli Szukalski wypisywał coś w tej gazetce, to trzeba obejrzeć film dokładnie, żeby wiedzieć, o co chodzi, to przecież nie myślał o zniszczeniu nacji. Okej? To jest w dużej mierze jakby kłótnie wewnątrz narodu. Słowianie zawsze się kłócili. I tak samo Słowianie między Słowianami, jak i Słowianie między Słowianie i Żydzi. Jakby, oddzielny robię temat o Żydach i o tym, co to są Żydzi. Oni mają genetykę prawie taką jak my. Sądzę, że nawet jeśli Szukalski wypisywał coś w gazetce, to przecież nie myślał o zniszczeniu nacji, jeżeli to jest w ogóle nacja, w sensie o zniszczeniu tej grupy. Cóż, przykre, bo to woda na młyn Gazety Wyborczej i wszystkich zachodnioeuropejskich, ludzi z zachodniej Europy, którzy obsmarowują Polskę, mówiąc o jej nazistowskim nacjonalizmie. I w ogóle to wszystko to jest takie szukanie kozła ofiarnego. Bo wiadomo, że Polacy od razu będą się wstydzić za swój rzekomy antysemityzm, bo my mamy pewną empatię i my mamy bardzo głęboko ducha i duszę, której moim zdaniem nacje powstały na gruncie imperializmu nie mają w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak głęboko by rozwiniętego tego elementu. Nie wiem, czy, jak ktoś mówi tam w komentarzu, linki zostawiam, ten film zostanie zrozumiany dobrze przez Polaków, którzy są przyklejeni super glu do Wyborczej i telewizji. Uważam, że w tym filmie jest coś totalnie propagandowego i antysłowiańskiego dla większości. Ups.
jest coś totalnie propagandowego dla większości prawdziwych Polaków, jest to nie do pomyślenia. Stawianie znaku równości między niechęcią do Żydów, czy mówieniem o tym, kto będzie kim i kto będzie rządził, jak politycznie będzie wyglądać Polska, a zagładą i agresją. W filmie powiedziano o antysemityzmie Szukalskiego bez pokazania kontekstu w sumie. A potem jest pokazane to, jak Amerykanie czuli się zdradzeni. Czym? Jakby w czym oni czuli się zdradzeni? Chyba faktycznie doskwiera im własne poczucie winy. Sprawy Izraela, maczenie paluchów w wojnie palestyńsko-izraelskiej i tak dalej. To wszystko im doskwiera i chcą sobie sumienie wybielić, mówiąc, jacy to są idealni. A potem pokazuje się w filmie, że Szukalski się zmienił. No pewnie. Przeszedł przemianę, zapewne traumy, wojna, śmierć bliskich, ale to tak jakby powiedzieć, że był Hitlerem, który planował masakrę Żydów, która nastąpiła i potem czuł się z tego powodu winny. No na litość boską, trochę umiaru w proporcjach. W filmie nie ma umiaru w proporcjach. Nie ma umiaru, jeśli pokazuje się tezy Szukalskiego na temat Żydów, a zaraz potem nacjonalistyczne wystąpienia w Polsce. Nacjonalistów. Którzy wykorzystują jego symbole, jego rysunki. Dlaczego nie ma umiaru? Bo minęło trochę lat, bo te ruchy to nie ruch całego narodu polskiego, jak w przypadku Niemiec. To jest margines. No i w ogóle pytanie, na jakiej zasadzie oni sobie te koncepcje przyswajają, tak? Ci ludzie pokazani nacjonaliści, tacy skrajni w Polsce. Czyli wracamy też do wątku, że tak jak się mówi, że Nietzsche i Wagner stworzyli faszyzm. To jest tego typu koncepcja tutaj. Ech, ludzie w USA, bierze mnie złość. Choć film jest dobry, bardzo amerykański, gra na uczuciach, dobrze zrobiony, myślę sobie, że Polacy powinni zrobić film o zajomatyzmie i sztuce Szukalskiego, tak by pokazać ją w kontekście sztuki Mickiewicza, słowackiego, w sensie elementów prasłowiańskich, w taki sposób na przykład jak zrobiony został film o braciach Grimm z elementami wplatanymi w ten film ich opowieści fabularyzowanych. Ale dopóki mamy Polskę katolicką w sensie PiS, czy też Polskę liberalną w sensie PO, to ani dobry film o Mickiewiczu, ani słowackim, ani szukalskim nie powstanie, tak ja myślę. Na pewno nie z całością dzieła i myśli prasłowiańskiej. I tutaj pan Białczyński się odniósł do tego, co napisałam. Odpowiedź. Dziękuję pani Joanno za ten szczery i merytoryczny wpis. Tak się kończy, gdy narrację historyczną oddaje się w cudze ręce. Załatwiają sobie Amerykanie przy pomocy Polaków swoje własne grzechy i kompleksy. Jednak, czy chcielibyśmy zobaczyć i przyjąć sobie do serca prawdziwy film o tym nakręcony przez Polaków? Musielibyśmy przyjąć wtedy prawdę o tym, kim oni sami tak naprawdę byli i są. Ale można było pójść inną drogą. Skupić się wyłącznie na sztuce albo wybaczyć Szukalskiemu, tak jak się wybacza Picasso i Dali. On tutaj mówi o tym elemencie żydowskim. A Picasso i Dali, załączę może też taki inny wywiad z reżyserem tego filmu, bo jakby producentami byli Amerykanie, ale reżyserem był Polak, gdzie on mówi o tym, że to jest trochę taka koncepcja, jaka zawsze jest. Ludzie genialni są są posunięci do granic możliwości w wielu różnych sferach. I to tak się właśnie mówi, że na przykład Picasso był przemocowcem, był człowiekiem toksycznym totalnie dla swojej rodziny, na przykład. Też jest tak, że nie wszyscy to wiedzą, a ci, co wiedzą, nadal nie uważają, że w tym momencie należy zapomnieć o nim, tylko jakby Picasso, są jego muzea i tak dalej, mówi się o jego sztuce. Tak samo powinno się postąpić uczciwie z Szukalskim. I trochę nie tak zostało to zrobione w tym filmie.
bo to, jak został to pokazany, zaćmiewa to, jakby kim on był naprawdę, jaką sztukę tworzył. No i właśnie pan Białczyński dalej mówi, zamiast skupienia się na sztuce, mamy gierki politycznej poprawności. Są to po prostu belki we własnym... gierki politycznej poprawności. Tych, co to belki we własnym oku nie widzą, a słomkę w cudzym wytykają. Żenada. I jeszcze przeczytam dalej, co pan Białczyński mówi, jak on odnosi się do tego, że trudno poznać w ogóle Szukalskiego. Ja te linki wam zostawię pod moim filmem, bo chciałabym, żebyście wy sami doszli do tego, bo te wiadomości są, ale trzeba wiedzieć, gdzie. Nie są popularyzowane, nikomu na tym nie zależy, no poza tym ruchem słowiańskim, myślę. No i Amerykanom, tylko żeby to było, to powinno być, było inaczej zrobione, ten film. Ale mam taką nadzieję, że ten film jednak sprawi, że ludzie w ogóle usłyszą to nazwisko, bo przecież zwykle to się nawet nie wie w ogóle, że taki człowiek istniał. Jeszcze pan Białczyński. Zeumatyzmu nie ma, bo nikt tego nie wydał. O Szukalskim można poczytać w książce profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z watykanistycznego odłamu Kościoła Katolickiego. I moja opinia na temat tej książki jest na blogu. Jest faktycznie, ale to też jest książka nie do dostania, bo ja chciałam ją kupić. No dobrze, nie wydrukowałam sobie tutaj tych linków do tych książek, ale ja wam tu w opisie na dole wszystkie te linki, które pan Białczyński podał, gdzie można poczytać o Szukalskim, załączę. I załączę wam też link do tego, no, do Netflixa, ale to tam sobie samemu trzeba to ściągnąć, bo nie wiem, czy ten link, który ja wam podam, się nie zdezaktualizuje. W każdym razie pan Białczyński odpowiedział na te moje prośby, tak? Proszę o linki do zeumatyzmu, chciałabym przeczytać o tej koncepcji, o Macimowie, gdzieś o słowotwórstwie jeszcze więcej. I ja tak piszę o tym, że kiedy myślę o tym słowotwórstwie, to jest genialnie ciekawe. Myślę o Tolkienie, bo przecież on też był takim profesorem językoznawcą, ale on nie był tak obrazodobórczy, tak? To też na inne czasy też trafił. Ale to była podobna tytaniczna praca związana z odkrywaniem i odtwarzaniem świata prachrześcijańskiego. Poza tym trzeba też powiedzieć, że Tolkien też nie był taki znany, aż do momentu właściwie zrobienia filmu przez Amerykanów, Nowozelandczycy chyba zrobili, albo jakaś koprodukcja była. Taka prawda. Bo zanim stworzył te swoje książki, to trwało ogromnie długo, było mnóstwo opowiadań. Szukalski przede wszystkim nie był pisarzem od początku, był rzeźbiarzem i on w tym był genialny, natomiast ta koncepcja jego zeumatyzmu Macimowi, tego wszystkiego, na to zostało mu koniec życia i on tego tak do końca nie rozwinął. Zresztą nie był pisarzem, nie pisał takich opowiadań. Ale sama koncepcja jest bardzo ciekawa. I dalej jeszcze odnoszę się do tego, że chciałabym, żeby pan Smarzowski, który zamierza zrobić jakiś film o Słowiańszczyźnie, nawiązał na przykład do Szukalskiego i do tej koncepcji. To mogłoby być ciekawe, bo to chodzi o to, żeby zrobić znowu taki film. Tak jak na przykład, tak jak właśnie zrobiono Władcy Pierścieni, tak jak zrobiono Wiedźmina na podstawie Sapkowskiego, żeby to był jakiś taki film fantazy, mityczny, fantastyczny. To nie trzeba mówić, że cała koncepcja Szukalskiego jest genialna i poprawna i tak dalej, że jakby faktycznie, że źródło jest gdzieś na tej wyspie wielkanocnej i tak dalej. To chodzi o to, żeby pokazać tą koncepcję, bo ona jest dosyć pełna. Może ktoś wpadnie na to, może pan Smarzowski, a może Amerykanie pociągną jednak temat. Ja tutaj pisałam też, że rysunki zdjęć i rzeźb są właściwie totalnie niedostępne. To znaczy można poszukać, można wejść w Google Grafika i trochę tych rysunków jest, ponieważ to są rysunki, tak, z tego filmu Netflix, to po pierwsze, bo to się przecież to się tam wciąga do Google Graphics tak po prostu, jak ktoś to zaczął oglądać ten film albo gdzieś tam ściągnął, bo katalogi były też wydane, nie? Więc z tych katalogów część rysunków jest w internecie, więc można zobaczyć. Tak naprawdę jak zobaczycie kilka rysunków Szukalskiego, to po prostu szczęka opada. Zwyczajnie. Jeżeli ktoś chociaż trochę się zna na sztuce i jest chociaż trochę uczciwy, to zobaczy, kim był ten człowiek.
Totalnie napisałam jeszcze tak, że te materiały są totalnie, znaczy one są niedostępne, w sensie nie można kupić sobie teraz już katalogu, nie widziałam. Trudno kupić książkę o Szukalskim. Jest trochę właśnie tego pana profesora. No i tak powiedziałam właśnie, że on pozostanie legendą, dopóki nie będzie więcej rzeczy o nim dostępnych. Dopóki nie będzie kolejnego wydania tej książki profesora, takiej biograficznej o Szukalskim i nawet jeżeli to jest jego punkt widzenia, dopóki nie zostanie na przykład wydany jeszcze raz ten katalog z wystawy, która odbyła się po wojnie w Krakowie bodaj, z tymi rysunkami, bo w tej chwili to można kupić gdzieś tam na Allegro, czasami się zdarza, że ktoś to sprzedaje i jest, ale to jest jakaś cena absurdalna. To powinno być po prostu ponownie wydane. I mam nadzieję, że jak ten film się rozpowszechni w Netflixie, to wiele wydawnictw stwierdzi, że o, jednak może by opłacało się to wznowić. I na to liczę. Na to liczę, a wam chciałam powiedzieć, że no był taki facet jak Szukalski i jak jeżeli ktoś chce... jeżeli ma taki, jest w tym momencie, bo tak jak mówiłam, gdzieś indziej jest moda na Polskę, moda, to nie jest taka do końca moda, można to tak nazwać, ale to jest ten właściwy moment, kiedy Polacy szukają swojej tożsamości, a ci z zewnątrz się, niektórzy z zaskoczeniem, drudzy z paniką temu przyglądają. I świetnie, to jest ten moment, kiedy dużo młodych ludzi też to robi, no i super, więc szukajcie. Bo to chodzi o to, żeby grzebać się w różnych rzeczach. Grzebać się też w życiorysie Słowackiego i czytać nie tylko to, co jest w lekturach Mickiewicza, nie wiem, Norwida, Krasińskiego, żeby popatrzeć dokładnie, co kto pisał, żeby dokładnie sprawdzić, jacy byli ludzie odkrywczy w Polsce. Ja w takim vlogu pokażę jeszcze taka fajna seria, wyszła dla dzieci, wynalazcy, odkrywcy i tak dalej, Polacy, bo okazuje się, że wielu ludzi nie wie. No a na Zachodzie to w ogóle, jakby podają te nazwiska, których szczerze mówiąc należałoby o nich zapomnieć, typu Wałęsa, no i może Jan Paweł II, który no... taką samą kontrowersyjną jest postacią. W ogóle zaczynam myśleć, że jeżeli ktoś był naprawdę Polakiem, pełnym Polakiem, to ma w sobie ten dualizm i o tym ciągle mówię. Bo Polacy mają taką tendencję, że pokazywać tą swoją ciemną stronę i grzebać się w niej. Czego inni na Zachodzie jakby przez ten swój polityczną poprawność i taką układność nie mają odwagi robić. Więc tego trzeba się od Polaków uczyć, a nie się tego bać i do tej szuflady ich chować i jakby to zagrzebywać. Nie. Trzeba się zainteresować Szukalskim, popatrzeć, czy to był taki rzeczywisty typ Słowianina. Tak samo jak wielu innych oczywiście. Mickiewicz, Stawiańskim, Słowacki z Królem Duchem i z przywiązaniem do swojej mamuśki i tak dalej. Tyle ode mnie. Wierzcie w siebie, nie gajcie swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna.